Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie. Dziś, pomimo tego, że jesteśmy w męskim gronie, porozmawiamy o żeńskim futbolu. Moimi gośćmi Rafał Strzelczak, witam serdecznie, kierownik drużyny żeńskiej Ostrowi, i Łukasz Pawlak, trener tej drużyny. Dzień dobry, witam. Panowie, jesteście po sukcesie, bo w niedzielę był awans do 1/8 finału Pucharu Polski. To największy sukces w historii, jeśli chodzi o te rozgrywki. Może zaczniemy od Łukasza. Jak Łukasz wyglądał ten mecz w Grodzisku Wielkopolskim wygranym? Wygrany 3-0? To znaczy, no, zespół jest na pewno nam znany, bo w poprzednich sezonach się z nimi mierzyliśmy. Nigdy te mecze nie należały do jakichś łatwych. Mimo tego, że mieliśmy dużą przewagę, no to zespół potrafił się gdzieś tam zamurować i wyprowadzać gdzieś tam jakieś sporadyczne kontry. I tak samo wyglądał ten mecz ostatnio. Nasza pierwsza połowa, duża dominacja, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Udało nam się dość szybko strzelić 3 bramki. To gdzieś tam uspokoiło troszeczkę ten mecz. Ponieważ no, w tej drugiej połowie jedna taka niefortunna sytuacja, gdzie jedna z naszych zawodniczek otrzymała za faul czerwoną kartkę i praktycznie całą drugą połowę musieliśmy grać w dziesiątkę. Dzięki czemu, jak zawodniczki zespołu z Grodziska poczuły, że gdzieś tam mogą wyrównać w jakiś sposób, gdzieś ten mecz się może przechylić na ich korzyść, zaczęły już częściej atakować, bardziej tam gdzieś przechodzić do ataków. No my staraliśmy się gdzieś tam z tyłu spokojnie ustawić, wybronić to, co jest możliwe. Nie wychodzić z niektórymi kontrami, utrzymywać troszeczkę tą piłkę z dala od naszej bramki. No i na szczęście tam do samego końca skrupulatnie nam się to udało. Mieliśmy też tam parę z takich swoich sytuacji, gdzie jeszcze mogliśmy coś tam podwyższyć ten wynik, bo tam były dwie poprzeczki. Parę takich sytuacji, gdzie tam jeszcze po rzucie rożnym mogliśmy coś zdobyć. No ale też no, musieliśmy się ciężko napracować na to, żeby ten wynik utrzymać w takim samym. Rafał, radość była wielka po tym? Był taki wesoły autobus? No, jak zawsze. Z dziewczynami jest zawsze wesoło. Nigdy nie ma tak, że gdzieś tam po meczu jest niewesoło. Może kiedyś jeszcze po porażkach było tak smutniej, ale teraz już nie. Teraz już tak jest. One cały czas się bawią chyba tym futbolem, tak, więc dla nich to jest radość. Oczywiście. No, gdzieś tam zgrana ekipa, one tam nie mają jakby problemów takich, że tam coś jest nie tak. No, w tej chwili to naprawdę się cieszą z tego awansu, bo no to się otwiera taka furtka do naprawdę do dużej przygody. No właśnie, 1/8 finału Pucharu Polski to już jest bardzo wysoki szczebel. 16 najlepszych drużyn w Polsce. Na kogo byście chcieli trafić? Znaczy tu chyba nie mamy, ja przynajmniej nigdy nie zakładałem kogo. No, są tam zespoły, co prawda gdzieś tam na naszym poziomie, bo z drugiej ligi są też chyba z dwa zespoły, które są które awansowały i są w ligach niższych. Ale no, uważam, że fajną przygodą byłoby, gdybyśmy, nie wiem, zagrali może ze słabszym przeciwnikiem i wygrali, awansowali o jeden szczebel gdzieś tam jeszcze wyżej. Ale myślę, że tutaj też zmierzenie się z jakimś przeciwnikiem z ekstraklasy też będzie też fajną przygodą. I to myślę, że to też na plus dla dziewczyn. A jak los pokaże, to zobaczymy. Kiedy losowanie? Ciężko jeszcze teraz powiedzieć, bo jeszcze jeden mecz zaległy został do rozegrania. Sosnowiec jeszcze chyba z Łęczną nie ma rozegranego tego meczu. I dopiero jak ta kolejka się tam gdzieś odbędzie, no to wtedy przystąpią do losowania, zobaczymy, co to będzie. Ale generalnie, Rafał, na wiosnę zaczniecie pucharem i to tak może być takie mocne uderzenie, bo... No mocne. Bo tak. A być może nawet trafimy na ekstraligowca i go pokonamy. Dziewczyny nie odpuszczą, na pewno, nie? No 7 lat temu piłkarska Ostrowia też wtedy pokazała, że można, także gdzieś tam... To jest sport. No, a ten Puchar to jest chyba taka fajna przygoda właśnie, bo to można się zmierzyć z zespołami, z którymi na co dzień nawet nie można sobie pomarzyć o tym, żeby z nimi zagrać, nie? Tak, tak, tak. No zagraliśmy no, rok temu, nie? Sparing na takie 10-lecie z Czarnymi Sosnowiec, no, no ale to był sparing, no, fajna też przygoda, bo zawsze taki rywal przyjechał, można było zagrać, no, ale taki meczu, no może meczu nie o punkt, stawkę, nie? O stawkę, nie o punkt, o stawkę, no to coś pięknego by było, nie? No to czekamy, to może uda się na przykład w 1/8 jeszcze faktycznie rywala w zasięgu, a potem tak w ćwierćfinale Pucharu Polski, no to... No jak wylosujemy niby nie w zasięgu, no to każdy zespół jest w ich zasięgu, moim zdaniem, jak się postarają. One zawsze się starają, także powinno być okej. No właśnie, bo takie mecze, gdzie słabszy teoretycznie, to chyba też jeszcze takie cechy ambicjonalne chyba wyzwala jeszcze większe na taki mecz, nie? Też jako trener odbierasz coś takiego? Znaczy ciężko chyba bardziej zmobilizować zespół do takiego gdzieś tam słabszego przeciwnika, bo czasami gdzieś tam to czy też rozmawiamy w szatni, no, spoglądamy w tabelę, widzimy przeciwnika, który gdzieś tam zdobył, powiedzmy sobie, tam 4 punkty i uważamy, że to już będzie łatwo, ale nie każdy mecz wygląda tak samo. Czasami dyspozycja dnia zupełnie inaczej. Gdzieś tam przeciwnik też mógł być, nie wiem, osłabiony czy cokolwiek.
Więc to też nie do końca odzwierciedla to, co się będzie działo na boisku. A tutaj myślę, że zawsze, jeżeli mamy grać z przeciwnikiem, który jest od nas mocniejszy albo jest na równi z nami, no to jesteśmy podwójnie zmobilizowani do tego, żeby powalczyć i bardziej skoncentrowani na to. A jeśli chodzi o same rozgrywki ligowe, bo tak przed sezonem po cichu mówiliście, że awans do tej pierwszej ligi. Na koniec rundy jesiennej po 13 meczach jest czwarte miejsce w tabeli. No dosyć duża strata do lidera Bielawianki. Jak oceniacie właśnie tą rundę jesienną w wykonaniu drużyny? Ja uważam, że bardzo dobra runda, bo jakbyśmy porównali jesień tamtego roku, 12 punktów, tak? 12 punktów tamtego roku, no dzisiaj mamy 23, tak? 23, no to jest zasadnicza różnica. No także myślę, że ja jeszcze bym nie skreślał tego awansu, aczkolwiek no to nie jest tak istotne, to żeśmy już mówili. No być może nam się uda wygrać tej wiosny praktycznie wszystkie mecze, bo wiosną żeśmy praktycznie wygrali wszystkie. Mówię o tamtym sezonie ligowym. Także no, może się rywal też potknie gdzieś, bezpośredni pojedynek mamy z nimi, no, mimo że na wyjeździe, ale dziewczyny będą zmobilizowane. Ale tak patrząc właśnie na ten zespół, który jest liderem, niepokonany z kompletem punktów, on jest tak poza zasięgiem, czy tak naprawdę z punktu widzenia piłkarskiego byliście w stanie go ograć? Nie, tutaj nawet na tym meczu, który graliśmy u siebie, graliśmy raz, że graliśmy osłabieni, bo było tam brak dwóch, trzech zawodniczek podstawowych w tym meczu. I ten mecz praktycznie, tak jak nawet trener zespołu przyjezdnego powiedział, że no to taki mecz na remis, oni byli po prostu byli bardziej skuteczni i wykorzystali to, co mieli. Nam tam może nie tyle szczęście, tylko czasami gdzieś tam skuteczność nie pomagała i ten mecz też mógł się zupełnie inaczej ułożyć. Druga porażka była z Respektem Myślenice, też chyba taki mecz, który mówiliście, że był do wyciągnięcia przynajmniej na remis, tak? No tak, tak. No, gdzieś tam było troszkę przespana może ta pierwsza połowa. Gdzieś tam za dużo miejsca było zostawione pewnie, nie? Bo tam myślę, że Łukasz się wypowie lepiej jako trener, ale no druga połowa naprawdę myślę, że troszkę czasu brakło i naprawdę byśmy zremisowali, bo tam już był popłoch w Myślenicach, jeżeli chodzi o rywal, już się zaczął troszkę gubić, bo nasze naprawdę siadły mocno i ja uważam, że minimalnie brakło troszkę czasu i byśmy na pewno wyciągnęli ten remis. Uważam, że mecz też był na remis, taki z przebiegu gry. Łukasz, w innej grupie gracie niż ostatnio, grupa południowa. Jakbyś porównał właśnie siłę tych drużyn w porównaniu z tym, co było wcześniej? Ja się trochę uśmiecham, bo dostałem to samo pytanie teraz od trenera w Grodzisku o porównanie. Ciężko mi powiedzieć, bo te ligi się zmieniają. To jest tak, że gdzieś nawet jakbyśmy teraz zagrali w tej samej grupie, to ciężko nam było ocenić być może z przebiegu tego poprzedniego sezonu. Byśmy byli gdzieś tam przewidywani, może jako tam gdzieś tam ten jeden z liderów, czy tam do tej pierwszej trójeczki. A tutaj przyjechaliśmy na nowe i trzeba było gdzieś tych zespołów od początku się uczyć. No, uważam, że porównując do poprzedniego sezonu, ta liga jest, może nie jest słabsza, ale też nie ma takich dużych dysproporcji, jeżeli chodzi o zespoły gdzieś tam z dolnej tabeli, a te, które grają wyżej. Wiadomo, że ta pierwsza czwórka już się tak wykrystalizowała mniej więcej, że to są zespoły, które są na wysokim poziomie i tutaj mówię, te mecze mogły się ułożyć tam różnie, niektóre wygraliśmy, niektóre minimalnie gdzieś tam przegraliśmy. Reszta zespołów myślę, że jest tak poniżej, ale to nie jest też taki poziom, gdzie byśmy tam wygrywali po 7, no, po 10. No, bo ziemia lubińska, nie? Bo ziemia lubińska tam się... No właśnie, to jest taki jest outsider, którego pokonaliście 12-0, no ale to też wiadomo, w jakim składzie ten zespół przyjeżdża i tutaj jakby nie można na to patrzeć. Także plany na wiosnę? Ostro do pracy i będziemy starać się poprawić to nasze miejsce na pewno. Tak jak tutaj już Rafał wspomniał, my nie skreślamy jakby swoich możliwości. Wiadomo, że te szanse się zmniejszyły, jakieś są teraz tam powiedzmy matematyczne, ale to jest tylko sport. No, nam się nie udało tam kilku tych meczów gdzieś tam wygrać w tym sezonie. Być może to taki sam los gdzieś tam spotka przeciwnika, też nie wiemy, czy nie przydadzą się gdzieś tam po drodze jakieś kontuzje, cokolwiek. No, my też się z tym tak borykaliśmy w tej rundzie, także no, wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy otwarci i będziemy walczyć. Dużo wyjazdów na południe Polski mieliście, tak naprawdę grupa południowa w końcu.
Kraków to tak chyba dosyć często zwiedzaliście, tak? Jak była też okazja właśnie gdzieś tam przy okazji tych meczów, gdzieś nie wiem, jakieś wyjazdy z noclegiem, bo to jeden, wiadomo... Jeden był wyjazd z noclegiem właśnie, nie? No, żeśmy też tam na chwilkę, co prawda, na Wawel... Było to tak w szybkim tempie. Tylko bardzo szybkim tempie, nie? No na chwilkę, w parę fotek i... Czyli gdzieś tam też dziewczyny też mogły trochę rekreacyjnie do tego podejść, bo jednak tak to z marszu wychodzicie z autobusu i trzeba zagrać. To też nie jest łatwe chyba, nie? No nie, ale jesteśmy do tego można przecież przyzwyczajeni. Też nauczyliśmy się już przez te sezony tyle, że wiemy, że musimy wyjechać tam dużo wcześniej. To już nie jest tak, że przyjeżdżamy sobie na godzinę przed meczem i wyskakujemy z autokaru. Jesteśmy zazwyczaj gdzieś od dwóch godzin, staramy się gdzieś tam być już na miejscu, żeby już był jednak ten rozruch, już dziewczyny trochę się poruszały po tym boisku, nawet pochodziły gdzieś tam. I zaczęły się gdzieś tam swobodnie klimatyzować z tym wszystkim, no bo wiele takich meczy było, że jak ja pamiętam jeszcze tam te awanse nawet z trzeciej ligi do drugiej, gdzie pojechaliśmy do Kaczor wtedy i o mało co żeśmy się w ogóle nie spóźnili na mecz, to no, z marszu naprawdę zanim weszliśmy w mecz była chyba 60 minuta, przegrywaliśmy już 2-0. Dziewczyny wyciągnęły to jeszcze z tego co pamiętam chyba na 3-2, 4-2 raczej chyba tam nie było i to trener tam w ostatnie 10 minut to po prostu rzucał notesem i schodził z szatni, był tak zdenerwowany, że tak mu się gra układała, a to po chwili dziewczyny zupełnie inny zespół. A jak wygląda w kwestia właśnie, bo macie drużynę rezerw też, jak wygląda z Narybkiem tym piłkarskim żeńskiej piłki nożnej, jak to wygląda? Od tego sezonu mocno popracowaliśmy na tym, żeby tutaj w wakacje pościągać dziewczynki, żeby to się zaczęło też od tych najmłodszych roczników. I w tej chwili udało nam się uzbierać 13 dziewczynek w rocznikach 2.11, 2.13, które też trenują już tutaj dwa razy w tygodniu. I myślę, że tutaj będziemy pracować na tym, żeby ta grupa się troszeczkę jeszcze tam porozrastała. I też już zaznaczę, że to są też takie dziewczynki, które poprzychodziły gdzieś tu z klubów ościennych niekiedy. Czy to z Akademii Talentów Krotoszyn, czy tutaj z OKS-u, czy tutaj... Także to nie są dziewczynki... Bo musicie zbierać troszeczkę szerzej niż tylko Ostrów. Tak, nie są to dziewczynki, które jakby zaczynają dopiero swoją przygodę, ale są to dziewczyny też już takie, które już trochę pograły w tą piłkę. I fajnie właśnie, że to się tu gdzieś tam dzieje, że zaczynają doceniać rodzice to, że otworzył się żeński zespół, że można coś fajnego z tym zrobić, że dziewczyny nie muszą borykać się tam gdzieś w meczach tylko i toczyć pojedynki z chłopakami, ale jednak gdzieś ten poczuć trochę tego żeńskiego futbolu. No i będziemy starać się to rozwijać i budować dalej, żeby to nie szukać dziewczyn już w wieku 16 lat czy 17, żeby ktoś przyszedł, żeby nas zasilił, bo wiele takich dziewczyn było i nawet już teraz, że przyszły. Jak zobaczyły, jaki jest poziom, no to po dwóch, trzech treningach zrezygnowały, no bo to nawet dziewczyny by się tutaj męczyły, no nie byłoby szans, trzeba byłoby dla nich jakby oddzielne treningi robić od podstaw. No nie da się tego nadgonić. Rafał, marzyć się tak właśnie gdzieś tam tej rozwój takiej piłki żeńskiej, bo gdzieś tam mocno się w to zaangażowałeś, tak żeby gdzieś jeszcze wyższy poziom osiągnąć oczywiście, tutaj? Oczywiście, no po to pracujemy wszyscy, żeby gdzieś osiągnąć ten sukces. No, dziewczyny też by chciały zagrać w najwyższym poziomie, to jest normalne, nie? No, są sportowcami, a my byśmy chcieli, ja bym chciał organizacyjnie gdzieś też, żeby coś więcej osiągnąć, no, być może w wyższej lidze, to by było wyższe wyzwanie dla mnie. No myślę, że bym sobie jakoś tam z tym poradził, ale i myślę, że klub też, ale no sam nie wiem, ciężko jest gdzieś pozyskać na przykład zawodniczki, nie, na wyższy poziom i to no tak, na pewno byśmy się musieli wzmocnić. Tak, bazujecie w tej chwili praktycznie na... Ale to jest ogromny sukces, tak. Tak, to jest ogromny sukces gdzieś tutaj Łukasza i dziewczyn, że zbudowali coś takiego, że na miarę no, tej ligi jesteśmy no, mimo wszystko faworytem, jednym z faworytów, tak, do tego awansu i ta gra jest dobra, no myślę, że no, fajna sprawa. Nie? Fajna... Ile to już Łukasz lat z tą jedną drużyną? 11. No, ponad 11. To mało trenerów w Polsce jest, którzy taki mają staży z jednym zespołem, tak? Myślę, że on jest na dożywocie skazany. Ale chyba dobrze się wszystko układa, skoro klub jest chętny, ty jesteś chętny, dziewczyny też chyba... Tak, no ja myślę, że tutaj to jest jakaś taka, no musi być chemia między wszystkimi tymi elementami, nie może być tak, że gdzieś zostaje trener, a zespół zupełnie tego nie czuje.
Fakt jest taki, że to jest fajne, że w tym zespole widać nadal potencjał i dzięki temu one ciągną też mnie do tego, żeby no, szukać jakichś nowych rozwiązań i czegoś gdzieś tam szkolić w jakimś innym kierunku. No bo gdyby tego nie było, stalibyśmy w miejscu. Dziewczyny by grały na jednym poziomie, teraz wiemy, czego nam brakuje, patrząc na poziom wyżej. I trzeba po prostu jakoś tam udoskonalać tą naszą grę. I myślę, że tutaj, tak jak już tu gdzieś widać, gra jest dobra, teraz trzeba popracować nad takimi różnymi detalami, czy to taktycznymi, czy technicznymi, żeby też i ta gra była i szybsza, i bardziej widowiskowa, i żeby dziewczyny też zaangażowały się w jeszcze wskoczyły na poziom wyżej, bo zaangażowanie to nawożenie, bo to zaangażowane nie są brakuje, zawsze. Nie brakuje zaangażowania. Ale tu chodzi o to, że nawet w tym sezonie zakładaliśmy sobie przed sezonem, tak jak tamta runda, straciliśmy mnóstwo bramek i chcieliśmy to zniwelować, popracowaliśmy bardzo mocno nad defensywą całego zespołu i widać efekty już teraz, ponieważ mamy tam stracone chyba 7 bramek, także po tej całej rundzie. To co, życzymy Wam dalszego rozwoju, dobrego rywala w 1/8 finału Pucharu Polski, takiego, żeby szło pokonać, a w tej 1/4 to już takiego, żeby o tym meczu można było mówić potem latami. Też żeby można było pokonać tego rywala oczywiście. Oczywiście, no, oczywiście. Żebyśmy mogli naprawdę wspominać, żeby to żeńska pokonania. Piłka właśnie wypłynęła na bazie tego sukcesu pucharowego. Tego Wam serdecznie życzę. No i do zobaczenia przy okazji następnych właśnie takich już na wiosnę meczów piłki żeńskiej. Moimi gośćmi byli Rafał Strzelczak i Łukasz Pawlak. Dziękuję. Dziękuję panom za wizytę w studio, dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.